Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Krakowia Maraton w kolejnym odcinku naszego podcastu, który publikujemy w wersji wideo na YouTubie i oczywiście na Spotify'u. Emocje po ostatnim maratonie już opadły, za nami 20. jubileuszowa edycja, ale mój dzisiejszy gość dostarczy nam masę pozytywnej energii, jestem o tym przekonana, bo przed Wami Damian Bombi Bombol. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć i czołem, witam. Cześć Ania. Możecie dać znać w komentarzu, kto spotkał naszego bohatera dzisiejszego na trasie, bo był mocno widoczny w punkcie sponsorskim marki ASICS, naszego partnera, naszego sponsora. Dokładnie tak. Co tam się działo, jaka była energia, jakie były emocje, jak ty ich dopingowałeś? Ja chciałem powiedzieć, że w ogóle dzień dobry wszystkim, cześć, witajcie raz jeszcze. To był nieprawdopodobny dzień. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować i współtworzyć poniekąd ten niesamowity maraton. Po raz pierwszy miałem taką możliwość i byłem w Krakowie, działałem właśnie w strefie kibicowskiej ASICS, zlokalizowanej na 39, 40 kilometrze. Czyli w idealnym momencie tak naprawdę. Niektórzy do mnie pisali, mówili, stary, ty już tam będziesz widział marsz zombiaków, więc trochę za późno na taki punkt. Ja mówiłem, nie macie racji, to jest idealne miejsce. My byliśmy ostatnim punktem kibicowskim i ze swojego doświadczenia wiem, że to właśnie tam potrzeba tego jeszcze dodatkowego ognia, tej wiary w siebie, żeby dostarczyć tym ludziom, tym niesamowitym biegaczom jeszcze troszeczkę takiego kopniaka albo czasami, bo to też trzeba podkreślić, takiego nieco wyciszenia, nawet i spojrzenia w oczy, delikatnego poklepania po plecach albo taką spokojniejszą piątkę przybić, bo były różne stany fizyczne, tak? Ja widziałem zawodników w różnych stanach fizycznych, więc to też nie jest tak, że to zawsze musi być taki power. Owszem, dla tych nieco szybszych to rzeczywiście to się przydaje, ale już dla tych najwolniejszych z kolei to czasami wystarczy zwyczajnie tylko powiedzieć, że jesteśmy z wami, tak? Już naprawdę niewiele zostało do mety. Czyli empatia. Ja cię odwiedziłam z kamerą naszą social mediową akurat jeszcze jak w takim szczytowym momencie, więc ja widziałam tą wersję power rzeczywiście i zastanawiam się, spędziłeś tam no ładnych parę godzin, skąd ty z kolei czerpiesz energię? To było pełne słońce, upał, a ty niezmordowany po prostu tam walczyłeś. Aniu, wierz mi, że ja też tam przebiegłem, a raczej pokonałem całkiem niezły dystans, bo mój zegarek wskazywał ponad 23 tysiące kroków wykonanych od wyjścia z hotelu do spokojnej kawy w jednej z uliczek przy Starym Rynku, już po tym wszystkim, po tym całym niesamowitym dniu. Więc ja też rzeczywiście daję z siebie wszystko. Skąd czerpię tę energię? Ja zawsze to tłumaczę sobie tym, że to jest tak zwana transakcja wymienna. Ja bym zgasł po 10 minutach, gdyby nie fajni kibice, którzy też dołączyli i wspierali mnie w tej strefie kibicowskiej i gdyby nie cała masa, armia wręcz biegaczy, którzy z pozytywną energią też chcą doświadczyć fajnych emocji, bo o to w tym wszystkim chodzi, o emocje, prawda? Bo przecież 99,9% biegaczy zdaje sobie sprawę, że nie wygra, że nie zajmie pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca w tym biegu, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o emocje. Więc każdy chce wyjechać z Krakowa bądź z innego miasta, gdzie biegnie swój maraton z wyjątkowymi emocjami, wspomnieniami. O, to jest jeszcze bardzo kluczowe. Ja też jestem biegaczem i też mam takie poczucie, że czasami chcę być taką aktywną częścią tego biegowego show, bo najfajniejsze momenty to start, gdzie też czujemy takie podekscytowanie, kiedy już jesteśmy po rozgrzewce, już ostatnie chwile przed startem, to takie pozytywne napięcie. Później fajnie, jeżeli w trakcie tego biegu na całym dystansie są jakieś akcenty takie właśnie kibicowskie, muzyczne, żeby coś się działo. No i oczywiście meta, prawda, gdzie wtedy jest ten moment tego triumfu. I ja chyba wychodzę z takiego założenia, że musi być głośno, musi być radośnie, musi być empatycznie, ale też, żeby to była zabawa, żeby to był fun, bo
O to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy się... bombastycznie, jednym słowem. Żeby było bombastycznie, jednym słowem. I wiesz co, ja chyba nigdy sobie nie wykreowałem takiego stylu, tak, w jaki sposób ja to robię. To wyszło gdzieś ze mnie, prosto z serducha, bo jestem rzeczywiście tak pozytywną osobą, tak, lubię ludzi. No chyba to bieganie, mam wrażenie, że zajmuje takie szczególne miejsce w swoim sercu, bo wieloma sportami się zajmowałeś, byłeś korespondentem sportowym, były i skoki narciarskie, dużo masz do czynienia z piłką nożną, wspaniale parodiujesz komentatorów sportowych i o tym też jeszcze będzie mowa, o tym talencie aktorskim, ale mam wrażenie, też szachy się przewijają, no masę dyscyplin przeróżnych, ale mam wrażenie, że to bieganie jest chyba tak bardzo w sercu. Współtworzyłeś też taki portal poświęcony tematowi? Tak, to wszystko tak naprawdę zaczęło się pod koniec 2012 roku, kiedy muszę też uczciwie przyznać, że byłem nieco szerszy, nieco większy, bo po tym jak przestałem trenować piłkę nożną, tak blisko 10 lat, to już jako uczeń trzeciej klasy licealnej, czyli już taki maturzysta. Krótko po rozpoczęciu studiów dziennych zacząłem pracę jako dziennikarz sportowy w łódzkiej redakcji Gazety Wyborczej, ponieważ pochodzę z Łodzi, więc tam, muszę powiedzieć, od razu rozpocząłem pracę jako dziennikarz, zacząłem się uczyć tego zawodu. I jak możesz się pewnie domyślać, kiedy przestajesz się regularnie ruszać, nie myślisz... Wcześniej nawet nie myślałem, ile ja treningów w tygodniu odbywam. Po prostu to było takie naturalne, tak? Nie dbałem o to, jak jem, bo na bieżąco to spalałem wszystko, tak? I kiedy przestałem grać w piłkę, a zacząłem jeździć samochodem, zdałem prawo jazdy, później gdzieś tam z kolegami wychodziliśmy sobie na lunch, a to na jakiegoś kebaba. A jak to też wśród dziennikarzy bywa, też lubiliśmy sobie wieczorem jakoś uczcić dobry dzień, na przykład na ulicy Piotrkowskiej. Przytyłem i przez takie dobre 3 lata nie wyglądałem fajnie, tak sobie jak już później sobie to uzmysłowiłem. Miałem kontakt z piłkarzami, jeździłem na mecze, robiłem z nimi wywiady, materiały, reportaże i w pewnym momencie doszło do mnie, że coś jest nie tak. Był taki przełomowy dzień w postaci maratonu w Łodzi, na którym mnie wysłał ówczesny zastępca redaktora naczelnego. Maraton bardzo wcześnie. Ja byłem po sobotniej imprezie i takie to było dla mnie takie zadanie trochę, no umówmy się, wolałbym co innego robić. Wtedy, na tamten czas. Okay. I wybrałem się do Atlas Areny, gdzie była meta zlokalizowana tego łódzkiego maratonu. I słuchaj, wierz mi, że dosłownie to było jak jakieś, nie wiem, jakiś światło z nieba, objawienie, jakiś błysk w sercu, w głowie. Oczy mi napłynęły łzami, takim wzruszenia, bo ja widziałem ludzi o wiele starszych ode mnie, którzy z wielką radością również płakali ze szczęścia, pokonywali te ostatnie metry, niektórzy na rękach, robili pompki jeszcze na mecie. Oczywiście i młodsi też dobiegali szczęśliwi z gestami, z rękoma uniesionymi w geście triumfu. I ja w pewnym momencie, to mnie tak mnie uderzyło, że powiedziałem sobie, okej, Damian, bierzemy się za siebie i po prostu zaczynamy się ruszać, zaczynamy biegać. Doskonale pamiętam moje szczęście z przebiegniętych pierwszych 5 kilometrów bez zatrzymania się. Na początku super było 3 przebiec, a później taki zdyszany wracałem do domu. Ale trafiłem do fajnych ludzi, trafiłem do fajnych trenerów, którzy... można powiedzieć, w trymiga mnie ogarnęli. Już po 3 miesiącach zaczynałem wyglądać odpowiednio i to było też fajne, bo zacząłem takie przygotowania do ślubu, które miałem rok później, więc już na ślubie wyglądałem w porządku. Organizm i ta pamięć mięśniowa pamiętała to, że byłem aktywny, że uprawiałem sport, więc to zrzucenie tych, nie wiem, 15 kilogramów nie było w sumie jakimś też bardzo trudnym zadaniem. No i oczywiście ograniczyłem cukier, ograniczyłem wszystkie fast foody i zacząłem pić więcej wody i to jakby było fantastycznym takim kombo, tak? Ale to bieganie nie tylko sprawiło, że zacząłem lepiej wyglądać. Poznałem fantastycznych ludzi. Ja
ja kochałem przebywać wśród biegaczy, jeździć na imprezy biegowe. No, gdzieś mam chyba taką naturę takiego sangwinika, jest taki typ osobowości, gdzie po prostu najlepiej się czuję, kiedy jest wśród ludzi. Nieważne, czy są to najbliżsi przyjaciele, czy tacy, z którymi łatwo można nawiązać kontakt. Więc taką po prostu mam naturę i to bieganie mnie totalnie pochłonęło. I zacząłem też realizować fajne rzeczy zawodowe właśnie w tym kontekście. Tak? Zacząłem pisać o bohaterach biegowych, o zwykłych ludziach, o zwykłych amatorach, którzy często mają o wiele piękniejszą i bardziej pasjonującą historię niż nie jeden sportowiec. I ci ludzie często mieli więcej do powiedzenia niż tacy sportowcy, którzy osiągali sukcesy. No i właśnie później dołączyłem do zespołu Polska Biega, do zespołu, czyli do redakcji. Wcześniej to była akcja społeczna Polska Biega, tworzona przez między innymi tam dziennikarzy Wojciecha Staszewskiego, ale też Roberta Korzeniowskiego, który też się w to włączył. To był początek właśnie drugiej dekady XXI wieku, czyli 2010-2011 rok. To boom na bieganie w Polsce zaczęło się wtedy rozwijać, ale ta akcja naprawdę uważam, że była bardzo ważnym krokiem właśnie w tym celu, żeby to bieganie, jakby to był taki kamień milowy do tego, co mamy teraz, tak? Bo to były różne oddolne inicjatywy, to były jakieś sąsiedzkie takie eventy, nie wiem, w wieżowcu, sąsiedzi biegali po schodach, ktoś tam wbił dwa patyki w parku, tak, i spotykała się jakaś lokalna społeczność i też takie eventy wchodziły w cykl, w finał tej akcji Polska Biega. I później to się stało portalem sportowym, newsowym, sprzętowym, poradniczym, więc naprawdę fajnie ogrywaliśmy różne też największe imprezy biegowe, ale też mieliśmy fajne rzeczy też z różnymi partnerami technicznymi, więc to fajnie wyglądało. Wiadomo, jak zaczynamy coś robić, to otwierają się kolejne drzwi i przyciągamy pewne wydarzenia, bo połączyłeś dwie wielkie pasje, czyli właśnie sport, bieganie ze sceną, nazwijmy to, z występami. Masz ogromny talent, czy ty masz jakieś wykształcenie aktorskie, jak się zajrzę na twój TikTok, to po prostu tam się dzieje, dzieciaki cię zaczepiają, czy to jest ten, który parodiuje tego komentatora sportowego. Możemy jakąś próbkę poprosić, bo nie, ja nie wiem, czy... To za chwilkę, to może za chwilkę, to przypomnij mi o tej próbce. Dobra. Ja tylko powiem tak, fajnie tak, rzeczywiście dobrze to oceniłaś, że ta pasja aktorska i sport u mnie się jakoś tak fajnie miksuje, bo potrafię się w jakiś sposób realizować na tych dwóch frontach. Nie jestem aktorem z wykształcenia. Ja ukończyłem wprawdzie kurs aktorski, który zrobiłem sobie, taki roczny kurs aktorski przeszedłem. Zrobiłem sobie taki prezent na 30 urodziny, ponieważ no gdzieś jest coś czasami, że czasami coś czujesz, że masz jakieś, że coś, nie wiem, pod skórą masz jakiś taki, jak ja to nazywam, taki drive, nie? Że myślisz o czymś, śnisz czasami. A nie masz takich, a wiesz, że możesz się w tym spełniać, ale nie masz jakby warsztatu, nie masz takich kompetencji, które mogłyby ci troszeczkę albo pomóc i dzięki temu nabrałabyś pewności jeszcze większej, albo po prostu, żebyś mogła zweryfikować pewne swoje plany, marzenia. Tak? No ja właśnie zdecydowałem się pójść na taki kurs. Chodził mi po głowie taki pomysł, żeby spróbować chociaż wybrać się na egzaminy do szkoły aktorskiej, żeby chociaż nawet niekoniecznie tam iść z takim zamiarem, że koniecznie muszę zdać, ale żeby chociaż spróbować. Nawet dla takiego fajnego doświadczenia to pomyślałem sobie, że kiedyś bym chciał spróbować. Ale propozycje są już, tak? Lektorskie, dubbingowe sprawy. Tak, no ja kocham pracować głosem i chciałbym się w tym dalej jakby realizować, rozwijać, tak? Bo jeszcze sporo pracy, ale dubbing, słuchowiska, w których miałem przyjemność występować. Teraz też za dwa tygodnie jadę do studia i nagrywam kolejne słuchowiska dla dzieci. No właśnie, to ja bym cię w takiej roli dla dzieci słyszała. To jest coś, to jest dla mnie coś pasjonującego. Ja się w tym tak totalnie zatracam, gdzie
To jest coś pięknego, gdzie można tak, powiedziałbym tak kolokwialnie, odpiąć wrotki i dać się ponieść tej wyobraźni. I oczywiście ogranicza nas tekst, ale tekst to jest tylko pretekst, więc można nadać temu niebywale różnorodny kształt. Miałem też przyjemność zagrać w kilku filmach, serialach. To były oczywiście epizody. Natomiast też cieszę się, jestem wdzięczny, że dotknąłem trochę tej... A możesz nam zdradzić tytuły właśnie, gdzie cię możemy usłyszeć, zobaczyć ewentualnie? Zagrałem epizody w takich serialach jak Przyjaciółki, Barwy Szczęścia, Na Dobre i na Złe, ale też w takim filmie Śmierć Zygielbojma. W samym tytule już jest spoiler, Śmierć Zygielbojma, jakby aktor, jakby główny bohater nie żyje, więc ja tam sprawdzam, wykonuję jakieś czynności śledczego. I ja z tej sceny zostałem, ta scena została wykorzystana do plakatu w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ja wchodzę i pokazuję bilet, pokazuję zaproszenie na tę premierę, podnoszę wzrok do góry, patrzę, a ja jestem w takim wielkim płótnie. I przez chwilę myślałem, czy to nie jest ukryta kamera i za chwilę mi tutaj ktoś nie będzie chciał. Ale słuchaj, to już jest znak. To już jest znak. To jest naprawdę przeznaczenie. Jeszcze masz taki charakterystyczny wizerunek. Z tego śmiałem i stwierdziłem, że nie, no nawet po prostu jeżeli życie się tak potoczy, że nigdy na przykład już więcej nie będę miał takiego takiej frajdy czy takiego zaszczytu, tak, że mogę być na wielkim ekranie, to przynajmniej dostałem taki dar od losu. Zawsze z każdego takiego planu staram się czerpać jak najwięcej i wiesz co, i ja czasami sam siebie jakby tak pytam, tak, w którą stronę najchętniej bym chciał, żeby, nie wiem, takie życie się potoczyło. I czasami zwyczajnie oddaję tę sprawę właśnie losowi, że staram się korzystać z różnych okazji, z różnych możliwości, tak. Gdyby mnie moja świętej pamięci babcia zapytała teraz, wnuczku, wnusiu, Damianku, kim ty w ogóle jesteś, co ty zawodowego robisz, to ja jednym słowem nie potrafię tego powiedzieć, tak? Bo... Ja myślę, że ty mógłbyś zastąpić, wiesz, panią, kobietę pracującą z 40-latka, która żadnej pracy się nie boi. Żadnej pracy się nie boję. To jest tobie 100% i myślę, że ją przebijasz, bo zbierzmy to w całość. Dziennikarz, prezenter, konferencjer, animator, tiktoker, instagramer, no influencer też siłą rzeczy, bo tutaj na Instagramie 10 tysięcy było, pamiętam, tuż przed maratonem, a teraz już jest 10 i 700 osób. Wszystko dzięki, to wszystko dzięki twojej rolce, wiesz, to wszystko dzięki. Ale u nas ona też wykręciła się u nas na strefie. Ona też u nas wykręciła najlepsze zasięgi, także musimy cię jeszcze kiedyś do tego zdecydowanie zaangażować. Ale właśnie wszystko rośnie. TikTok 20 tysięcy, no ale też parodysta, showman po prostu. Nie wiem, czy jakieś propozycje stand-upów miałeś, występujesz gdzieś też w jakiś sposób. No widzisz, i teraz też. Pamięci, że trafiasz w takie, wiesz, takie czułe miejsca. Bo ja się przygotowałam. Dobrze, nie, jakby ja trochę nie jestem przyzwyczajony, wiesz, bo... Tak, ja próbowałam znaleźć jakiś wywiad z tobą, ale moją wiedzę musiałam czerpać albo z wywiadów, które ty prowadziłeś w ramach właśnie podcastów tych biegowych, których jest już 44 odcinki w momencie, w którym nagrywamy i na których, ja nie ukrywam, trochę się chcę wzorować, bo jest tam no, masa... Bardzo mi się podoba, jak to prowadzisz. W imieniu mojego współprowadzącego dziękujemy. I wiesz co, jakby ci to teraz to wszystko tak starać się wytłumaczyć, no to też się dzieje, bo chyba idę trochę za głosem serca, idę gdzieś tam za tym, że staram się robić i tworzyć taki jakby no pozytywny content, tak, bo to też nie jest proste, tak, żyjemy w takich dosyć wymagających czasach, gdzie gdyby się gdzie nie spojrzeć, to moglibyśmy wyszukać sporo takich negatywnych emocji i jeśli mogę choć na chwilę komuś dać uśmiechu, w ogóle te wiadomości, które ja otrzymuję od widzów, od tych osób, które mnie obserwują, to jest dla mnie największa nagroda. Ostatnio ktoś do mnie napisał, że stary, kocham cię, przez 2 tygodnie nie miałem powodu, żeby się
uśmiechnąć, dostaję po tyłku cały czas od życia i twój filmik, już nie wiem, który tam sprawił, że ja po prostu codziennie rano zaczynam dzień od tego filmiku i mam bekę i mam po prostu banana na twarzy. I tak sobie pomyślałem, jejku, jeżeli to właśnie to, że gdzieś tam się przygotowałem, spędziłem na to 2-3 godziny, później coś nagrałem, zmontowałem i opublikowałem i ktoś ma z tego właśnie taki uśmiech naturalny, daje się taki wirtualne słońce, udaje się komuś tam przesłać, to jest dla mnie największa radość, tak? Jak to się rozwinie? To jest dowód słuszności tego działania, nie? No właśnie, bo to można oczywiście tak troszeczkę też bagatelizować. Ja staram się też tak jakoś, nie wiem, nie oceniać tego, jak ktoś może to oceniać, tak? Bo każdy ma swoją interpretację tego, niektórym się to nie podoba, niektórym się to bardzo podoba i ja staram się to zostawić jakby do każdego, niech jak komuś się to nie podoba, nie musi obserwować, tak? Natomiast zmierzam do tego, że też zrozumiałem, jak wiele jest poczuć humoru, jak wiele jest różnych, przeróżnych gustów, tak? Jak nie można się nastawić, że dogodzimy każdemu, że każdy musi się z tego, nie wiem, śmiać, czy jakby najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, żeby znaleźć swoją drogę i robić to, co po pierwsze sprawia frajdę, radość, a jeżeli komuś można dzięki temu chociaż trochę pomóc i rozśmieszyć, no to jest najfajniejsze. No ja nie ukrywam, że ja zawsze lubiłem rozśmieszać ludzi, tak? Już w mojej rodzinie często mi opowiadają, że jak byłem mały, to potrafiłem wejść na środek pokoju podczas imprezy rodzinnej i... Tak podejrzewałam i miałam cię o to pytać dokładnie, bo jak zobaczyłam filmik z panią od WF-u z ostatniego biegu, jak zaczyna cię tańczyć i w ogóle cię obciskuje radosna, to się zastanawiałam, czy tak cię ceni za wyniki sportowe w szkole, czy za taką właśnie swadę, charyzmę i ten czar, który roztaczasz. Z moją nauczycielką WF-u, którą spotkałem podczas ostatniego Wings for Life w Poznaniu, na 10 kilometrze w strefie kibicowskiej, którą prowadziłem z Tomaszem Zimochem. Poprosiłem kolegę, żeby zarejestrował to, co się dzieje w tej strefie. Nagle odwracam się i jest moja nauczycielka od WF-u, którą uwielbiałem i też powiedziałem jej to kiedyś, więc chyba się nie obrazi, jak powiem to teraz. Kochałem się w niej, to była cała męska część klasy się w niej kochała, tak? Ale chodzi o to, rzeczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, że teraz właśnie po takim czasie, kiedy już nie wiem ile minęło, już tak ponad 15 lat od tego, kiedy opuściliśmy mury liceum, potrafimy w takich okolicznościach się spotkać, jesteśmy aktywni, mamy energię, cieszymy się z życia, tak? Więc to są takie spotkania, które na pewno na długo zostaną nam w pamięci. Czyli czym skorupka za młodu nasiąknie, chyba trochę coś w tym jest, że jeżeli zostaliście zarażeni tą sportową pasją, to gdzieś te twoje dzisiejsze działania mogą być pokłosiem, nie? No na pewno, no przecież jeździliśmy na różne zawody, tak? No, poza tym byliśmy w takiej fajnej szkole, gdzie to, że chłopaki bądź dziewczyny jadą na zawody sportowe, to nauczyciele nie patrzą krzywo i myślą sobie o coś tam, znowu kombinują, byle tylko nie być na lekcjach, tak? Nie, właśnie jak wracaliśmy z różnych zawodów, osiągaliśmy jakieś fajne wyniki dla szkoły, to nawet powiedziałbym, że byliśmy tak traktowani szczególnie, ale tak pozytywnie szczególnie, że i nasi koledzy, koleżanki z innych klas też fajnie reagowali, pytali się, jak to były na zawodach. Nigdy nie doświadczyłem jakiejś przykrej sytuacji z tego powodu, że na przykład nie było mnie na lekcji, tak właśnie, ale bo akurat reprezentowałem szkołę na zawodach. Więc to jest takie, to są takie właśnie podwaliny takiego entuzjazmu, jakiejś pasji sportowej, która jestem przekonany, że zostanie ze mną do końca życia. Którą się zaraża, a czy tobie się udało najbliższe grono zarazić też? Do biegania? Do biegania albo... Potrafię zarazić do biegania mojej żony. To jest kobieta, która zdecydowanie woli formę fitness, spacery, rower, tak, ale bieganie nie. Kiedyś nawet się pokłóciliśmy, kiedy wziąłem ją trochę na siłę. To był właśnie początek tego mojego pierwszego zarażenia biegowego. Zabrałem ją na taki darmowy, co sobotni bieg organizowany na 5 kilometrów. No i wydawało mi się, że 5 kilometrów, kiedy ja już trafiłem to spokojnie, swobodnie pokonywać,
no to damy radę, tak? Natomiast na półmetku chciała schodzić mi z trasy. Ja mówię, Paula, błagam cię, na mecie są moi znajomi, są moi treny, proszę nie rób mi tego, dojdźmy tam. Ale do tej pory mi to wypomina. Ja byłem wtedy chyba zbyt też nadgorliwy i przyznaję to uczciwie, bo ja trochę chyba tak nie... Jakby, bo to wciąga, uzależnia i już... Tak, ja byłem za bardzo zafiksowany już, tak, więc ja troszeczkę może mniej byłem otwarty właśnie na jej jakieś... potrzeby właśnie akurat na trasie. Pozdrawiamy żonę. Ja już sobie wyobrażałem ten taki, wiesz, fajny moment, kiedy uśmiechnięci, trzymający się za ręce, biegamy na metę. Natomiast taki moment oczywiście się później pojawił, tak, ale no i trzeba to zaakceptować, tak? Jakby, każdy musi znaleźć swoją pasję, ale przerwałam ci z tą dziecięcą pasją na środku pokoju, dokończ. No tak, no podobno, ja tego nie pamiętam, bo to jest podobno gdzieś na jakiejś kasecie VHS, do której nie potrafię się doprosić, żeby mi ktoś to udostępnił, ale podobno jest to nagrane, gdzie właśnie na środku tego pokoju podczas jednej z imprez rodzinnych ja parodiuję. Podobno parodiowałem Lecha Wałęsę. O, no to od małego. Dlaczego Lech Wałęsa? Dlatego, że wtedy, jeśli dobrze pamiętam, to był wówczas jeszcze prezydentem i to była też kampania wyborcza, która się zaczynała i jego debaty z Aleksandrem Kwaśniewskim. I ja, wiesz, oglądałem to razem z rodzicami, nie rozumiałem za bardzo, o co chodzi, ale gdzieś już wtedy musiałem zwracać uwagę na te charakterystyczne miny, na jakieś takie głosowe jakieś takie też cechy wokalne. Akurat Lech Wałęsa jest bardziej charakterystyczny od Aleksandra Kwaśniewskiego, więc tutaj chyba dlatego mi się jakoś to jakoś się spodobał, tak? Ale ja mówię, ja muszę to zobaczyć, bo sam jestem ciekaw, jak to wtedy wyszło i co mi do głowy musiało przychodzić takiemu chyba, nie wiem, 7-letniemu czy 6-letniemu chłopakowi, żeby coś tam wypluwał to, co mu ślina na język przyniesie. Efekt podobno był taki, że wszyscy pokładali się ze śmiechu, więc przynajmniej cel był osiągnięty. To słuchaj, to teraz już nie masz wyjścia, musisz odnaleźć tę taśmę i musisz ją opublikować u siebie. Będę na to czekać. Trzeba znaleźć sobie też takiego, znowu dystans, żeby to... Żeby to zrobić. No to teraz się już, słuchaj, na koniec nie wymigasz, poprosimy jakąś próbkę. Jakiejś parodii. Ojej. Ulubionej twojej postaci do parodiowania, najbardziej charakterystycznej. Powiem tak, mam nadzieję, że ta osoba się w końcu nie wkurzy, bo bardzo ją lubię prywatnie. Natomiast Mateusz Borek to jest komentator sportowy, który no najbardziej naturalnie przychodzi mi na myśl. Ja też trochę wychowałem się na jego komentarzu. Uważam, że jest bardzo charakterystyczny. I nie chciałbym tylko, żeby w końcu nie powiedział, że kolego, chyba pomyliłeś odwagę z odważnikiem. Także zastanów się, co ty robisz. Żebym ci nie musiał kazać wziąć rozbiegu 20-metrowego i nie rozpędzić się prosto na ścianę. Słuchaj, ja uważam, że naprawdę to jest genialne, bo ty nie tylko się parodiujesz jakby głos, ale ty łapiesz też takie wątki, to jest merytorycznie spójne, nawiązujące. Staram się, bo uważam, że klucz i cała esencja tkwi w tak zwanym tekście, w scenariuszu, jakkolwiek to nazwać, tak? I czasami też, jak sobie to patrzę, to tak, uważam, że jedno było lepsze, jedno było troszkę słabsze, może warto byłoby, żeby na tym troszkę więcej popracować, ale kiedy wiem, że ten tekst był taki trafiony, że wszystko już na poziomie tekstu było super, no to, wie, to już później to już naprawdę wyszło super i wiem, że to zadziałało. Zdarzało się, że też improwizowałem, tak jak teraz na przykład, tak? Ale jest kilka takich postaci, których też po prostu wziąłem na tak zwany jeden take, czyli chwyciłem za telefon i nagrałem i już poczułem, że już lepiej tego nie zrobię, tak? I zdecydowałem się to opublikować. Natomiast kończąc ten wątek, to chciałbym też podkreślić i zawsze staram się to podkreślać. Ja to robię z sympatii, tak? I jeżeli ktoś się obrazi, to taki rykoszet. To tylko rykoszetem, bo moje zamiary są takie, żeby
to dotyczyło przede wszystkim, żeby tematyka była wokół sportowa, około sportowa. Nie zagłębiam się w jakieś, tutaj bym powiedział, otchłanie plotkarskich serwisów i nie czerpię stamtąd źródła wiedzy ani żadnych inspiracji. Ewentualnie z klasyki kina. Tak, nie, idę, chociaż wiem, że pewnie nieraz by się to przełożyło na, nie wiem, zasięgi, tak? Gdybym naprawdę chciał bardzo tam... Clickbaitowo działać. Clickbaitowo działać, tak? Ale chcę przede wszystkim też to robić tak, żebym ja się czuł z tym w zgodzie z samym sobą, tak? Więc na pewno wymaga to dystansu od tych osób, które w jakiś sposób siebie zobaczą, tak? Że o, że tak mnie widzi taki ktoś. Ale wydaje mi się, że dystansu każdemu z nas życzę. Bo też mają fajdę. Ja też mam takie poczucie, że to jest dla nich pozytywne. Szczególnie, że też patrzę na komentarze. Oczywiście zdarzą się jakieś takie, nie wiem, może pojedyncze, gdzie, na które nie warto zwracać uwagi, ani nawet ich cytować, ale no, to jest jakaś tam cena po prostu tego, że gdzieś tam się coś fajnie wiralowo poniosło. Tak? Ale zdecydowana większość tych osób, które wziąłem na tak zwany warsztat, bardzo miło zareagowało. Nawet Grzegorz Krychowiak fajnie napisał. Mateusz Borek, wiem, że też jedna z parodii mu się spodobała, podał dalej. Artur Wichniarek to samo. Także czekam tylko i cały czas pracuję na tym, żeby coraz lepiej robić. Zbigniewa Bońka, też go bardzo lubię. Niesamowicie charakterystyczna postać, trudna, bardzo taka złożona, wielowymiarowa, jeśli chodzi o jego wypowiedzi, więc tutaj czasami złapać jakąś taką fajną rzecz, bardzo taki wymagający technicznie, więc tym bardziej mnie motywuje, żeby go w końcu tak dopracować bardzo dobrze. Słuchaj, będziemy śledzić rozwój kariery we wszystkich kierunkach. Jestem bardzo ciekawa. Pięknie Ci dziękuję, bo wiem, że jesteś bardzo obłożony i masz wiele propozycji i tego czasu nie za dużo w tym całym zamieszaniu. Także dziękuję Ci, że byłeś z nami. Czy wrócisz do nas do Krakowa? Bardzo chętnie, kocham Kraków. Ja jestem oczarowany Krakowem i to nie mówię, i to nie ma jakiejś teraz kokieterii z mojej strony, Aniu. Muszę Ci powiedzieć, że znakomicie czułem się w Krakowie. Naprawdę teraz, o, już niedługo będę w Krakowie, muszę Ci powiedzieć, wiesz, pod koniec maja wybieram się razem z żoną, jedziemy uczcić 10. rocznicę ślubu, wybieramy się na koncert Hansa Zimmera do Tauron Areny, dobrze mówię? No słuchaj, 28 maja pod Tauron Areną znajdziesz nasze stoisko. Naprawdę? Tak, bo będzie impreza dla rodzin, krakowskie święto rodziny i my jako zarząd infrastruktury sportowej w Krakowie tam będziemy, także będę Cię wypatrywać, zajrzyj do nas koniecznie. Widzimy się. A Ty później mi koniecznie musisz powiedzieć, gdzie fajnie się wybrać na jakąś kolację w Krakowie. Umowa stoi. Dzięki piękny, Damian Bombi Bombol był naszym gościem. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Chciałbym pozdrowić biegaczy z Krakowa. Chciałbym pozdrowić też bardzo gorąco wszystkich biegaczy oraz biegaczki, którzy wystartowali w Krakowie na maratonie. To był piękny dzień, bardzo wymagający dla Was. Było gorąco, słonecznie, ale daliście radę. I wierzę, że ten ostatni punkt kibicowski w strefie ASICS dał Wam powera i będziecie fajnie to wspominać. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne.